Siema, Robczyce! XXXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy ludzie dobrej woli połączą się w niedzielę 28 stycznia, by bić kolejny rekord nie tylko hojności, a po prostu ludzkiej wielkoduszności. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. A motto, które towarzyszy przygotowaniom do jednego z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń w tym roku, brzmi: tu wszystko gra ok. Po raz kolejny tę wyjątkową akcję wspiera burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. Przed nami najbliższą niedzielę jest w Robczycach organizowana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak w samym kraju, jak również i za granicą. Jestem jednym z współwspierających. Serdecznie zapraszam nas wszystkich mieszkańców miasta i gminy Robczyce na organizowaną uroczystość w hali sportowej. Bądźmy hojni. Te środki przydadzą się na wyposażenie naszych szpitali, służby zdrowia dla naszych najmłodszych i naszych najstarszych. Razem możemy więcej. Zapraszam. Podczas finału w Robczycach na scenie zaprezentują się lokalne zespoły muzyczne, taneczne czy sportowe, ale także zaproszeni goście, m.in. uczestnik programu The Voice of Poland Łukasz Darłak oraz finaliści Mam Talent grupa Multivizual. 28 stycznia o godzinie 16 w Robczycach zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Główny finałowy koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Konopnickiej. Zaprosiliśmy do siebie uczestnika The Voice of Poland Łukasza Darłaka oraz finalistów Mam Talent grupę Multivizual. Na scenie zaprezentują się również inne zespoły taneczne i sportowe. Nie zabraknie oczywiście smacznych potraw i wielu atrakcji dla najmłodszych. Bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższa niedziela, godzina 16, hala widowiskowo-sportowa w Robczycach. Sposobów na bycie częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bardzo wiele. Wystarczy wybrać jeden, by poczuć ogromną satysfakcję i radość z niesienia pomocy tym, którzy na nią czekają. W niedzielę od rana wolontariusze będą kwestować na ulicach Robczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Wielopola Skrzyńskiego. Będzie można spotkać ich również w innych miejscowościach naszego powiatu. Datki można wpłacać również do e-skarbonki Związek Drużyn ZHP Robczyce, którą można znaleźć na Facebooku. Mam nadzieję, że ofiarodawcy okażą się równie hojni jak w poprzednich latach. Zapraszamy! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to także zaangażowanie niezastąpionych wolontariuszy. Dlaczego pomagają? Wolontariuszką jestem już po raz trzeci. Wcześniej wycinałam tylko serduszka. Lubię pomagać, dlatego że jest to dla mnie spędzenie wolnego czasu. Ale też jak mój brat był mały, sprzęty z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomogły mu wrócić do zdrowia. Mieszkańcy powiatu Robczycko-Sędziszowskiego pozytywnie odbierają akcję, mówi Szymon Bośko z Robczyckiego Sztabu WOŚP. Myślę, że mieszkańcy powiatu Robczycko-Sędziszowskiego dosyć pozytywnie odbierają Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można to zauważyć przede wszystkim w dniu finału. Mam przyjemność i obowiązek już od kilkunastu lat uczestniczyć w działaniach sztabu, wcześniej jako wolontariusz, teraz już bardziej przy sztabie. I właśnie spotykając wolontariuszy w dniu finału, pod kościołami bądź w innych miejscach, rzadko się słyszy właśnie, żeby zgłaszali jakieś problemy, że ktoś ich zaczepia albo jakoś obraża ich chociażby. Spotkajmy się 28 stycznia w hali widowiskowo-sportowej w Robczycach, bo razem możemy więcej.